Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Ostatnie dni przyniosły umocnienie dolara, a spadek notowań pary euro-dolar szczególnie nasilił się po czwartkowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Po publikacji zaskakująco słabych danych rządowych z amerykańskiego rynku pracy, euro nieznacznie odreagowało, choć ruch nie był współmierny z wydźwiękiem raportu. Europa wyhamowuje gospodarczo. Dwa miesiące po skończeniu programu wsparcia, Europejski Bank Centralny boryka się z coraz większą presją, by chronić gospodarki strefy euro przed przedłużającym się spowolnieniem, co wyraźnie ciąży wspólnej walucie. Tymczasem według szefa Fedu nie ma powodu, aby gospodarka amerykańska nadal nie rosła. Powell zwrócił uwagę, że choć w tym roku widać trochę wyhamowania jej aktywności, to jednak podkreślił, że skala spowolnienia jest zdrowa. Pomimo słabszego euro do dolara, kurs euro do złotego nadal oscyluje w okolicach 4,30. W ostatnich dniach nie brakowało jednak zmienności, która szczególnie dawała o sobie znać pod koniec ubiegłego tygodnia. W reakcji na wyraźnie gołębie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, notowania euro wzrosły chwilowo do ponad 4,31,80, a już dzień później powróciły poniżej 4,30. Najwyraźniej inwestorzy powrócili do złotego, mając w pamięci prezentowany w ostatnich tygodniach pakiet stymulacji fiskalnej, który ogólnie pozytywnie został przyjęty przez Radę Polityki Pieniężnej, choć nie będzie on aż tak silnym impulsem, aby Rada zaczęła myśleć o podwyżkach stóp. Niemniej, jak zwrócił uwagę prezes Glapiński, pakiet miał wpływ na rewizję w górę prognozy PKB w projekcji NBP do w przedziale 3,3-4,7 z 2,7-4,4. Podobnie jak o podwyżkach, Rada również nie dyskutuje obecnie o obniżkach stóp. W ocenie Glapińskiego być może do końca kadencji Rady nie dojdzie do sytuacji, która wymagałaby zmian stóp NBP. Komunikat Rady i konferencja po jej posiedzeniu nie przyniosły więc praktycznie żadnych nowych informacji w zakresie perspektyw polityki monetarnej. Rada podtrzymała ocenę, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Jeśli zaś chodzi o marcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, Rada Banku pozostawiła stopy bez zmian, ale zmieniła zapisy dotyczące forward guidance, wydłużając deklarowany okres stabilnych stóp do końca roku, a w każdym razie tak długo, jak to będzie konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do celu, poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Wcześniej wskazywano, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do lata 2019 roku. Ponadto na marcowym posiedzeniu Rada Banku zadecydowała o ogłoszeniu trzeciej serii programu TLTRO, czyli ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących. Aukcje będą przeprowadzane w cyklu kwartalnym od września bieżącego roku do marca 2021. Zapadalność operacji będzie dwuletnia, a stopa oprocentowania pożyczek będzie powiązana ze stopą repo Banku Centralnego. Decyzja Rady była jednomyślna, sprzyjała jej rewizja w dół projekcji makroekonomicznych banku. Dynamiki PKB na 2019 rok do 1,1-1,7% oczekiwanych w grudniu i do 1,5-1,7% w 2020. Obniżeniu uległa też prognoza inflacji, która w horyzoncie do 2021 roku nie zbliża się do celu banku. Na konferencji prasowej prezes Draghi podkreślił również, że utrzymany został negatywny bilans ryzyk wobec sytuacji gospodarczej, co dodatkowo wskazywało na akomodacyjny charakter ogłoszonych decyzji. W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się brytyjski parlament, który we wtorek będzie głosował nad wynegocjowaną umową Theresy May. W środę nad nieuporządkowanym Brexitem, jeśli nie dojdzie do porozumienia dzień wcześniej, zaś w czwartek nad opóźnieniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jeśli parlament odrzuci twardy Brexit. W piątek w kraju poznamy dane inflacyjne za styczeń i luty, które będą już uwzględniać zrewidowane wagi koszyka inflacyjnego. Biorąc pod uwagę tendencje obserwowane w ostatnich 14 latach, 11 lat z rewizją inflacji za styczeń w dół i 3 lata bez rewizji, rewizja w górę odczytu inflacji za styczeń byłaby sporą niespodzianką. Ponadto nadal w centrum uwagi pozostawać będą dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro oraz w tym tygodniu dodatkowo z Chin, których słaby wydźwięk może zmniejszać apetyt na ryzykowne aktywa. Ogólnie złoty powinien pozostawać pod presją, nadal oscylując w okolicach 4,30 w parze z euro. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.